Cześć, właśnie przed chwilą dostałem info od organizatora, że runda zwierzyniu jest wytyczona. Także szybko jadę zobaczyć, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw, mimo że ta runda jest blisko nas. Jest to runda tylko i wyłącznie, na której odbywają się zawody, także my tutaj nie trenujemy. Na niej nie trenujemy. Także nie wiem, czy są jakieś zmiany w stosunku do tamtego roku. Mam nadzieję, że nieduże, bo w tamtym roku ta runda była dosyć ciekawa, fajna. Mi się bardzo podobała. Taka szybka, typowo przełajowa. Także mam nadzieję, że wiele elementów z tamtego roku pozostało. No, także jest dosyć późno, więc sam nie wiem, jak GoPro się zachowa w takich warunkach. Bo wiadomo, że ten obiektyw jest dosyć słaby, jeżeli chodzi o jakość nagrywania w takich warunkach mglistych, przy takiej szarówce. Także mam nadzieję, że uda się coś nagrać. Także jabłka od bekasiaków, kurde, bardzo dobre. Także widzimy się za chwilę na rundzie. No i dobra, jesteśmy na rundzie. Prosta, startowa. Jak w tamtym roku. Asfalcikiem. Trochę szarawo jest. I nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo jak wiadomo, GoPro ten obiektyw ma niezbyt jasny. I może słabo widać. No ale postaram się nagrać tyle, ile wiem o tej rundzie. Bo kołki są już powbijane. No i tutaj w prawo, tak jak w tamtym roku. Tu jest podłoże takie żwirowe, dosyć twarde, ale tutaj teraz będzie nawijka w lewo. I tutaj jest troszeczkę inaczej. Odbijamy w prawo. Taki odcinek trawiasty. Podjazd z piaskiem. I nawijka. Ten element każdy zna z tamtego roku, tylko w tym roku jest trochę krótszy. Lepiej to zorganizowane jest w tym roku i wywijamy. Tu też fajna sekcja techniczna. Jakoś tutaj było. No. I kierat po boisku. Tak naprawdę jadę po tej rundzie pierwszy raz, więc też jeszcze do końca jej nie znam.
I tu jest taka zmiana, tu będzie przeszkoda pewnie. Mam pierwszy podbieg, dosyć stromy. No i zjazd po tej skarpie będzie. Może jakoś inaczej kamerę ustawię. Lepiej było widać. No. Jeszcze nie ma kolejny, więc... jadę tak asekuracyjnie. No i drugi podbieg. Ten drugi jest chyba taki, że można to połowę wjechać. No w tamtym roku on był, to wszyscy wiedzą, jak wygląda. No i dojeżdżamy do sekcji, na której myślę, że osoby, które są mniej techniczne, będą miały najwięcej problemu. Jest to dosyć taki stromy zjazd. Pierwsza faza tutaj jest dosyć taka piaskowa. Także... może kamerę inaczej ustawię. Można go wziąć... można go wziąć tutaj. Pewnie tak będzie kolejna wyrobiona. I on będzie trochę łagodniejszy. Ja w tamtym roku go brałem szeroko i tam wprost zjeżdżałem. Było mi lepiej. I tu w końcówkę wbija mocno. Dobra, lecimy dalej. No tu ten podjazd to trzeba się naprawdę mocno napędzić. No i następny zjazd. Ten jest łatwiejszy. On też taki. O! O! I tu wbija. Pewnie kilka razy tutaj przyjadą jeszcze chłopacy potrenować. To zrobi się fajna kolejinka. A na razie jest piaszczysto i jak trochę asekuracyjnie jeżdżę. No i kierat, tu można sobie zrzucić wszystko. Jest szarowa, może nie widać. Zobaczymy, jak wyjdzie ten film na po obróbce. Nawrotka. W tamtym roku też tu podobnie było. Zjeżdżaliśmy w dół, tylko tu będzie przycinka szybciej. Od razu skręcamy w lewo na sekcję piaskową.
ogólnie runda bardzo łatwa, poza tymi dwoma zjazdami, które na pewno nie jednemu przysporzą. Troszkę chyba ten będzie szła linia. Także nie dokończyłem. No te dwa zjazdy na pewno nie jednemu dadzą we znaki. I co, bieganka. Ta sekcja biegana jest taka sama jak w tamtym roku. Podobnie zrobione. Dobra, zjazd po piasku. Też jeszcze nie czuję tego roweru tak, tych sekcji takich piaskowych. No i włączył mi się alarm. Ci, co nie mają Garmina, to mogą zobaczyć, jak to wygląda. Ja mam ustawioną żonę akurat i dzwoni już do mojej żony. Także za chwilę żonka będzie dzwonić. Dobra, rozłączę się może. Znów będzie mnie na mnie krzyczeć, że gdzieś orła wywinęłem. O, czuję się dobrze. Wysyłam jej SMS-a i jest ok. Dostała tylko informację, w którym miejscu leżę. Dobra. No i dobra, kończy się runda. Ostatni podjazd. Nawika w lewo i kończymy rundę. No i dobra. Jadę potrenować jeszcze te zjazdy.